Jest to wystawa poświęcona jego twórczości, jego działalności, jego spuściźnie naukowej. Poświęcona również samemu Czochralskiemu, bo chcielibyśmy przypomnieć postać tego wielkiego Polaka. Jego największe osiągnięcia naukowe to wynalezienie metody pomiaru prędkości rekrystalizacji. Podobno przez pomyłkę zanurzając pióro zamiast w kałamarzu w naczyniu z roztopioną cyną, wyciągnął pierwszy monokryształ, zbadał go i okazało się właśnie, że jest to monokryształ. Metoda Czochralskiego właśnie polega na tym, że z roztopionego pierwiastka powolutku wyciągany jest kryształ. Ta metoda jest wykorzystywana praktycznie, jeśli chodzi o elektronikę krzemową, prawie w 100% przez cały świat. Także jest to postać znana na świecie, w Polsce jeszcze niedoceniona.